Zatrzymałem się w małym hotelu, kilka kilometrów od Kijowa. Było późno, a ja byłem bardzo zmęczony. Zatem powiedziałem kobiecie w recepcji, że chcę wynająć pokój. Wręczyła mi kluczyk oraz wskazała słowami, gdzie pokój się znajduje. Gdy miałem już zamiar podziękować i udać się na zasłużony spoczynek, kobieta spojrzała na mnie z przejęciem i delikatnie przysunęła się do blatu. Nachyliła się do mnie i cichym głosem powiedziała, że naprzeciwko mojego pokoju znajdują się drzwi bez numeru. Odkąd pamięta, były one zawsze zamknięte. Ostrzegała mnie, abym pod żadnym pozorem nie próbował się tam dostać. Pokiwałem głową, zdziwiony jej zachowaniem. Jednak nie miałem już sił, aby dociekać, co dokładnie kobieta miała na myśli. Gdy znalazłem się już w swoim pokoju, położyłem tylko rzeczy na komodzie obok łóżka, a z walizki zabrałem tylko luźne ciuchy do spania. Od razu po przebraniu wsunąłem się pod białą kołdrę i swobodnie oczekiwałem na błogi sen, który jednak nie chciał nastąpić. Odkąd wszedłem do tego pokoju, nieprzerwanie dochodził do mnie odgłos wody uderzającej o podłogę. Z czasem ten dźwięk stał się dla mnie niesamowicie irytujący. Z początku próbowałem o tym nie myśleć, lecz każda kolejna kropla dawała o sobie jeszcze większe znaki. Postanowiłem narzucić na siebie poduszkę, aby choć przez moment nie słyszeć tej cholernej wody. Jednak z niewiadomych dla mnie przyczyn odgłos ten stał się tylko głośniejszy, a krople przerodziły się w delikatny strumień. Nie wytrzymałem. Postanowiłem wyjść z pokoju, aby odnaleźć źródło tego odgłosu. Teraz byłem już pewien, że dochodzi ono z pokoju bez numeru. Delikatnie zapukałem w drzwi, lecz nie usłyszałem niczyjej odpowiedzi. Drzwi były zamknięte, więc próba wejścia do środka również nie poskutkowała. Pozostało mi tylko spojrzeć w dziurkę od klucza. Byłem bardzo zdziwiony tym, co zobaczyłem. W pokoju nie mogłem dostrzec niczego innego niż jaskrawej czerwieni. Nie widziałem mebli, łóżka, ani nawet ciemnego, pustego pomieszczenia. Tylko czerwień, a odgłos wody wciąż rozbrzmiewał w mojej głowie. Postanowiłem więc ponownie udać się do recepcji, aby porozmawiać z kobietą. W pomieszczeniu bez numeru słychać lejącą się wodę, która nie pozwala człowiekowi zmrużyć oka. Możecie coś z tym zrobić? Swoją drogą, co znajduje się w tym pokoju? Spojrzała na mnie tym samym wzrokiem i zaczęła opowiadać historię o kobiecie, która kiedyś żyła w tamtym pokoju. O kobiecie, która została brutalnie zamordowana przez swojego męża. O kobiecie, której skóra była normalnej, jasnej cery. Lecz jej oczy były koloru jaskrawej czerwieni.